Miesiące koło Rzeszowa rozpoczęło się dziś największe wydarzenie kongresowe w kraju, Kongres 590. To spotkanie świata polityki, nauki i biznesu. Wszystko odbywa się w G2A Arenie. Jest tam nasz reporter Marcin Pawlak. Witaj. Powiedz, kto przyjechał. Witam Państwa, witaj Ilono. No, myślę, że o randze tego wydarzenia świadczy właśnie lista gości, bo dziś do Jasionki przyjechały najważniejsze osoby w państwie. Jest tutaj oczywiście prezydent Andrzej Duda, ale także w Jasionce pojawiła się premier Beata Szydło. Co ważne i co wszyscy podkreślają, w wyjątkowym dniu, 16 listopada, to jest rocznica powołania rządu Beaty Szydło. Dokładnie 2 lata temu rozpoczął pracę ten gabinet, a więc panią premier przyjechali także najważniejsi wicepremierzy i ministrowie. Wśród nich wicepremier Mateusz Morawiecki, wicepremier Piotr Gliński, a także wicepremier Jarosław Gowin. Ale także ponad 3000 przedsiębiorców, biznesmenów, lobbystów, polityków, samorządowców, czyli wszystkich zarejestrowanych gości na drugiej edycji tej największej gospodarczej imprezy. To, co wszyscy także podkreślają, to ilość tematów, bo ponad 80 paneli, w których bierze udział ponad 400 ekspertów. Tak naprawdę te liczby już same mówią za siebie. Nie ma wątpliwości, to najważniejsze gospodarcze wydarzenie tego roku w Polsce i rzeczywiście dużo tutaj mówi się o gospodarce i także nieprzypadkowo wszyscy podkreślają we wszystkich praktycznie wystąpieniach, że to uwalnianie polskiego potencjału, że dzieje się to właśnie tutaj na Podkarpaciu, to nieprzypadkowe miejsce, że tutaj najwięcej mówi się o gospodarce i mamy nadzieję, że przez te 2 dni także tutaj te najważniejsze decyzje dotyczące rozwoju polskiej, nie tylko podkarpackiej, ale także polskiej gospodarki właśnie zapadną. Odwaga inwestycyjna i odwaga w realizowaniu projektów badawczo-rozwojowych. To zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy najważniejsze wyzwania, jakie stoją dziś przed polskimi przedsiębiorcami. Otwierając Kongres 590 zaapelował też do rządu o to, aby stwarzać jak najlepsze warunki do takich działań, których jego zdaniem ciągle jest zbyt mało. Zadeklarował też wsparcie dla polskiego biznesu i ciągły dialog na linii prezydent, parlament, rząd i przedsiębiorcy. To właśnie ta polska przedsiębiorczość, która rozwija się od 30 lat w miarę swobodnie, jest dzisiaj największym skarbem Rzeczypospolitej. To właśnie ona przynosi dochód, to dlatego właśnie jest organizowany ten kongres w takim, a nie innym ujęciu i w takim, a nie innym podejściu, jako spotkanie. Znaczenie takiego dialogu podkreślała też premier Beata Szydło. Jej zdaniem to właśnie z takich rozmów z Polakami zrodził się program, który z powodzeniem realizuje jej rząd. Powiedzieliśmy, że każdy, bez względu na to, gdzie mieszka, czy w małym mieście, czy w większej miejscowości, na wsi, w mieście, na północy, południu, wschodzie czy zachodzie Polski, bez względu na to, jak jest przygotowany i wykształcony, co robi w życiu, ma prawo do tego, żeby jego marzenia tutaj nad Wisłą, tutaj w Polsce się spełniały i realizowały. O wyrównywaniu szans, ale też niezbędnym wsparciu dla przedsiębiorców mówił też wicepremier, minister finansów Mateusz Morawiecki. Tutaj mamy kongres przedsiębiorców również, kongres tych, którzy ciągną gospodarkę, tworzą nowe miejsca pracy, żeby oni mieli jak najwięcej bodźców do zaangażowania swoich sił, swoich talentów, swojej pracy, żeby chcieli ryzykować swój kapitał, skromny czasami kapitał, dla dobra ogółu. Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin jako przykład działania, które pomaga spełniać marzenia, ale też wprowadzać innowacje i realizować projekty badawczo-rozwojowe, mówił o działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Już od 10 lat instytucja dofinansowuje realizację nowatorskich pomysłów, które potem są wdrażane przez polskie firmy, pomagając im w rozwoju. Przez te 10 lat NCBR wsparł polskie uczelnie, ale także polskich przedsiębiorców kwotą około 40 miliardów złotych. Te środki pochodzą zarówno z budżetu, jak i z funduszy unijnych. W ciągu ostatnich 2 lat skala wsparcia wyniosła około 5 miliardów złotych rocznie. Wnioskującym jest firma, przedsiębiorstwo, konsorcjum, które decyduje się ponosić nakłady na prace badawczo-rozwojowe
i te nakłady są współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a więc my stajemy się organizacją, która w pewnym sensie ubezpiecza ryzyko. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem kongresu budowę Centrum Naukowo-Badawczego w Rzeszowie ogłosiła firma ASECO. Dla mnie, rzeszowianina, oczywistym jest, że ja mam tutaj tworzyć takie centra, ale to, że Państwo to dostrzegliście i chcecie być z nami, dziękuję w imieniu całej grupy ASECO. Jesteśmy dumni z tego, że z poziomu krajowego mogliśmy udzielić wsparcia w wysokości ponad 26 milionów złotych, żeby taka wspaniała inwestycja realizowana przez firmę ASECO mogła zafunkcjonować w Rzeszowie. Jest to wspaniałe wydarzenie. To nowe miejsca pracy, ale też szansa na dalszy rozwój jednej z największych polskich firm branży IT, ściśle związanej właśnie z Podkarpaciem. Rzeszowian jest